ksiąg. Nie widzę tekstu, nic nie mogę powiedzieć sam. Ani dwa patrz oddechu tętno. Nie czuję nawet zapach drogich perfum. Nie pamiętam wersów. Cześć, w tym momencie NTK ekipa nakręć z nami klipa. Przy okazji chciałem zachęcić do posłuchania ich, bo naprawdę kawał fajnej muzyki robią, a do tego można z nimi nakręcić klipa. Wszelkie informacje myślę, że dam jeszcze i pod filmikiem, i pod i wpisie, żeby było wiadomo wszystko, o co chodzi. Ale to nie jest to dzisiejszym tematem. Dzisiejszym tematem jest Behringer LX1200. Jeszcze tylko sprawdzę, bo gość miał z nim problem. Już mówię jaki. Tak, Behringer LX1200 w headzie. Sytuacja ma się taka, że ma miał bardzo krótki sustain, a jego vox, który miał wcześniej, Pathfinderze 10, miał o wiele dłuższy sustain. Tak jak wiecie, to ten Behringer LX1200 w headzie jest wzmacniaczem cyfrowym. Kto nie wie, to już właśnie wie. I w wzmacniaczach cyfrowych jest sytuacja taka, że one mają zawsze, przynajmniej ja się nie spotkałem jeszcze, bramkę szumów zazwyczaj ustawioną jakąś tam już domyślnie. I on miał właśnie taki krótki sustain ze względu na to, że miał włączoną bramkę szumów. Nie wiem, jak wygląda sytuacja dokładnie w tamtym wzmacniaczu, ale z tego, co facet na grupie gitarzyści na Facebooku pisał, że mógł sobie to wyłączyć. W Voxie AD i VT tego nie można było ustawić i słychać było taki krz, 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 taki przerwany, zanikany dźwięk jak przy bramce szumów. I w tym momencie gdzie się da, to sobie to trzeba wyłączyć, a gdzie nie, po prostu troszkę z tym powołać, podkręcając troszkę Jane'u, czy po prostu jak te wzmacniacze mają kompresor wbudowany w swoją pętlę efektów, to zazwyczaj jest tak, że możemy ustawić sustain i attack bez levelu. I w tym momencie trzeba albo się zagłębić z instrukcją obsługi, albo jakoś do tego dojść, bo ludzie skreślają naprawdę spoko wzmacniacze przez to, że nie umieją ich ustawić, bo nie ukrywajmy. Jak na przykład to, jak ja mam takiego Fenderka Rock Pro 1000, tam jest prosto. Jedyne efekty, jakie tam są, to jest w tym momencie reverb. Wszystko clean. Jedyne jaki ma Bayer, to jest tylko mid shift. Chester jest jedynie tam lampowy, a pętla efektów jest regulowana. No to prosto jak budowa kombajnu Bison i tutaj nie ma co się tutaj rozwijać. Dlatego w tym momencie chcę uczulić, że jak mamy wzmacniacze cyfrowe, nie bójcie się nimi tam kręcić na hama, i przede wszystkim czytajcie instrukcję obsługi, bo w tym momencie już to jest kolejny raz tak naprawdę, gdzie się spotykam, gdzie ktoś ma krótki sustain, bo nie umiał sobie ustawić albo kompresora, albo wyłączyć bramki szumów, czy ogólnie śmiało pobawić się gałkologią. No w tym momencie no to była sytuacja prosta w tym Behringerze, bo można było wyłączyć tą bramkę, ale na przykład w Voxie, VT czy AD nie ma takiej możliwości, więc trzeba po prostu chwilę na nim posiedzieć i się pobawić. Z takich wzmacniaczy cyfrowych, no to Line 6 też ma wbudowaną bramkę szumów, no ale nie spotkałem się, żeby ktoś miał problem z sustainem. Tak więc śmiało bawcie się gałkami i czytajcie instrukcję obsługi, bo
nie ma co się tutaj bawić w takie rzeczy. Aha, w ogóle nie powiedziałem, co to za blog. Znaczy, to jest odsłuch gitarowy i temu podobne. Zajmę się bardziej NTK ekipa. Zajebiści goście, robią kawał fajnej muzyki. I zapraszam na mój blog, na Facebooka. Odsłuch gitarowy itp. To jest właśnie odsłuch gitarowy i temu podobne. Tak znajdziecie mnie na Facebooku, albo rogaczek.wordpress.com. To jest moja strona, na której prowadzę sobie bloga. Myślę, że to tyle, bo to miało być krótkie takie powiedzenie, że wzmacniacze cyfrowe mają bramkę szumów i po prostu trzeba sobie wziąć na to poprawkę, jak się ktoś nie wie, dlaczego nie ma zadowalającego sustainu. Czyli reasumując, wzmacniacze cyfrowe mają. Przynajmniej ja się nie spotkałem, żeby nie miały nie miały właśnie bramki szumów i wtedy tak, sprawdzamy, czy możemy ją wyłączyć. Jeżeli nie, to ustawiamy sobie na odpowiedniej konfiguracji dla nas satysfakcjonujący kompresor, bądź ustawiamy sobie po prostu adekwatnie do tego, co my oczekujemy, gałkologię. Pozdrawiam. I do zobaczenia w następnych vlogach.